Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Co ten kinezjotaping w ogóle daje? Po co on jest? Słuchajcie, ja jestem mega fanką kinezjotapingu. Dla mnie kinezjotaping to jest coś naprawdę, co uwielbiam i jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań, polecam. Przypadłam w nim totalnie. Kinezjotaping, tak, on wszedł do nas, do Polski, został wprowadzony na początku dla rehabilitantów w gabinetach. Sama korzystam z tapingu ciała, kiedy miałam problemy z kolanem. To się wszystko zgadza, już były różowe taśmy, to było takie wow. Taśmy są bardzo biedne, bo im się ciągle odbiera to działanie i ciągle się ich nie docenia. A taśmy zostały stworzone przez osobę, która stworzyła taśmy w oparciu o kinezjologię, o naukę ruchu człowieka. Taśmy zostały stworzone, aby naśladować, może inaczej, współgrać z ruchem człowieka tak, aby działały maksymalnie właśnie po masażach, po terapiach, aby przedłużały czas tych zabiegów. I one niedawno powstały, bo to były lata 70., kiedy japoński właśnie lekarz to je wymyślił, je stworzył. I z taśmami jest właśnie tak, że po co ci to? A po to jest nam to, że jak wykonamy masaż twarzy i no oczywiście musimy zmyć kosmetyki i naklejmy tą taśmę, to w momencie, kiedy zaktywujemy klej, czyli potrzemy taśmę po nałożeniu jej na skórę, ona się delikatnie unosi, relaksują się mięśnie, utrzymuje efekty masażu, przepływa nam lepiej limfa i krew. Ona po prostu unosi skórę od właśnie tkanek i tam jest ułatwiony właśnie przepływ i regeneracja, więc taśmy też niwelują drobne zmarszczki, więc taśmy tak działają. Są klej mają ułożone tak, aby były właśnie zgodne z fakturą naszej skóry, przypominały naszą skórę, żeby właśnie współgrały idealnie. Są wyrobem medycznym, więc naprawdę przeszły szereg badań, aby taki tytuł uzyskać, bo wyrób medyczny to nie jest takie proste do uzyskania. Więc są wyrobem medycznym, można je stosować w domu, mamy klej medyczny, klej akrylowy, można je aplikować w domu, natomiast polecam stosować się do instruktorzy, zapisać się nawet jakieś szkolenie z takiego tapingu, które można wykonywać w domu, bo naprawdę przynosi wiele, wiele korzyści nie tylko wizualnych, ale właśnie i dla naszej skóry i mięśni twarzy. Posłuchaj całej rozmowy Pomelo Health Podcast na naszym YouTubie.